Spotykamy się, żeby przybliżyć się, poznać, żeby studenci, doktoranci obecnie, żeby się polubili, bo niestety pandemia spowodowała, że wszyscy odizolowaliśmy się od siebie. Nie mają okazji spotykać się, rozmawiać, wymieniać poglądów, rozmawiać o nauce i to jest powód, że dzisiaj postanowiliśmy się spotkać. Tak naprawdę była to inicjatywa naszych doktorantów z zagranicy, którzy bardziej czują się odizolowani. We are very specially thankful to the doctoral school who helped us to organize this event. I think it's a great initiative because through this platform is the beginning of internationalization and making the voice for the international students. Dzisiaj odbędzie się taki wybór nieformalnego przedstawiciela tej grupy, który będzie ściśle współpracował z samorządem doktorantów i reprezentował ich interesy. Będzie również takim z tego rodzaju pełnomocnikiem, którym będziemy przekazywać najważniejsze informacje. No oczywiście w drugą stronę on będzie nam przekazywał problemy, które dotyczą społeczności doktorantów zagranicznych. The idea behind to creating this society is providing a proper platform to the international students to present their thoughts, to present their problems to the higher authorities. Motivating the student, bridging the gap between the local body and the international community and bringing them closer to the international community so that they can not only collaborate for their research or other activity but can also participate in some extracurricular activities as well. Ta współpraca będzie z korzyścią dla obu stron. Z jednej strony im ułatwi asymilację w nowym środowisku, w innym kraju, nawet kontynencie, ale z drugiej strony też pozwoli Polakom włączyć się do pracy merytorycznej, publikacji, które wspólnie mogą realizować. Mamy w planie cały szereg różnego rodzaju podobnych działań nakierowanych na to, żeby właśnie zarówno studenci, jak i doktoranci, jak i pracownicy obcokrajowcy mogli się poznać ze swoimi tutaj lokalnymi odpowiednikami i zawiązać kontakty w takim nieformalnym po prostu stylu.